Gulbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej. Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Gulbalux, 20 lat na rynku. tvpodkarpacie.pl. W ramach 56. sesji Rady Miasta burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chwilkę zajmę czasu. Bardzo prosiłbym Państwa o uwagę. Chciałem złożyć krótkie sprawozdanie na temat zarządzeń, które wydałem w okresie od poprzedniej sesji. Było to powołanie komisji likwidacyjnej do likwidacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta, zmiany uchwały budżetowej na bieżący rok, zatwierdzenia regulaminu przetargu pisemnego ofertowego na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na szalety publiczne na terenie miasta Sanoka, zmiany zarządzania w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ustalenia wysokości opłat za zakup, za wykup miejsc pod groby na cmentarzach komunalnych w naszym mieście, zatwierdzenia cenników usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Sanoku, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego ograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na szalety publiczne na terenie miasta stanowiących zasoby nasze. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego licytacyjnego na dzierżawę miesięczną stoisk przy hali targowej. Powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta. Ustanowienie pełnomocnika do spraw wyborów na terenie gminy miasta, ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy miasta Sanoka w 2014 roku. Zmiany zarządzania w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych na terenie gminy miasta Sanoka przewidzianych do prowadzenia przygotowań w realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Zmiany zarządzania w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy miasta Sanoka. Reorganizacji struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej, czasów osiągania gotowości do działania oraz ich zadań i wyposażania. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz rozpatrzenia i wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta. Panie Przewodniczący, 20 lutego uczestniczyłem w kolejnym spotkaniu z głównym inwestorem obiektu, który powstaje przy ulicy Daszyńskiego, ulicy Jagiellońskiej. Inwestycja postępuje do przodu, choć realizowana jest z opóźnieniem, gdyż zaszła konieczność studniowania wielką ilością elementów wzmacniających strukturę gleby. Ponad 100 studni. Jak przewiduje umowa z wykonawcą pierwszego etapu, obiekt w stanie surowym ma zostać oddany do 20 kwietnia bieżącego roku, zaś gotowy do końca października. Na tym etapie trwa cały czas komercjalizacja obiektu. Znajdą tutaj miejsce różne branże sieciowe, markowe sklepy. Duży procent powierzchni będzie dostępny również dla lokalnych kupców pod ich działalność. Obecnie złożony jest wniosek przez inwestora o wydanie pozwolenia na budowę na tunel. Do nas z kolei wpłynął ze starostwa wniosek o przeprowadzenie procedury decyzji środowiskowej niezbędnej w tym momencie do wydania pozwolenia na budowę dla tegoż tunelu. 27 lutego uczestniczyłem w Sanockim Domu Kultury w pokazie talentów organizowanym przez gimnazjum nr 2. Pragnę zaznaczyć, że w kilku sanockich szkołach są organizowane podobne przeglądy. Dodatkowo wpłynął do nas wniosek, aby wybrani, utalentowani uczniowie sanockich szkół mieli możliwość zaprezentowania się podczas Światowego Zjazdu Sanoczan. Oczywiście przegląd ten zostanie wprowadzony do programu zjazdu. 3 marca zauważalny jest wzrost zainteresowania obrotem nieruchomościami w naszym mieście. Coraz częściej odwiedzają mnie i moich współpracowników
inwestorzy, którzy opierając się na analizach własnych firmy Colliers czy też innych firm, upatrują Sanok jako miasto mogące tworzyć potencjał w ofercie usługowej, handlowej nawet dla 150-tysięcznej populacji miasta i regionu. Nie chodzi tutaj wyłącznie o sprzedaż gruntów, ale tak jak w przypadku Wierchów, o zamianę czy dzierżawę, a także o pytania dotyczące terenów potencjalnej strefy ekonomicznej i lokalizację tam nowych inwestycji. Pragnę Państwa poinformować, że musimy wykorzystać ten moment i stworzyć możliwość lokalizacji obiektów, kompleksów, które będą kolejnym przykładem zmieniania się naszego miasta jako ważnego ośrodka regionalnego dającego szansę inwestorom, dającego pracę i konkretne korzyści dochodowe dla miasta Sanoka. Ja ze swej strony, rozmawiając z różnymi osobami, będę tworzył warunki i wnioskował o stworzenie lokalizacji w naszym mieście wielkich, miastotwórczych inwestycji, bo jest to zgodne z moją, ufam, naszą koncepcją dania szansy rozwojowi Sanokowi, rozwoju Sanokowi na każdym poziomie życia gospodarczego. Po raz kolejny chcę powiedzieć, że gospodarka nieruchomościami i wykorzystanie tych możliwości to szansa na wzrost gospodarczy miasta, na zmianę jego wizerunku, na rozszerzenie oferty miasta. 4 marca. Wysoka Rado wspólnie ze współpracownikami spotkałem się z młodymi hokeistami, którzy w tegorocznej ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w Spartakiadzie w sportach zimowych zdobyli dla naszego miasta kolejny medal brązowy. To ważne osiągnięcie młodego sportu. Podobne spotkania organizujemy z wyżwierzami szybkimi, dla których sezon ten był bardzo udany. Chcę Państwa radnych poinformować, że dostrzegamy nie tylko sukcesy sanockich młodych sportowców. Już w najbliższym czasie zorganizujemy spotkanie z uczniami sanockich szkół podstawowych i gimnazjów, laureatami konkursów przedmiotowych, których uhonorujemy za ich osiągnięcia. Posiadamy pełną ich bazę danych i czekamy tylko na zakończenie edycji konkursów, które jeszcze trwają, a w których to młodzi sanoczanie mają jeszcze szansę. 8 marca uczestniczyłem w wielkiej imprezie sportowej organizowanej przez Sanocki Klub Karate, czyli w Mistrzostwach Polski Południowej Karate. Pragnę w tym miejscu podziękować głównemu organizatorowi, panu Henrykowi Orzechowskiemu, za świetnie przygotowaną imprezę i pogratulować sukcesów organizacyjnych i sportowych. 13 marca wspólnie z obserwatorem z Rady Miasta, panem Adamem Ryniakiem, wziąłem udział w kolejnym walnym zgromadzeniu Związku Miast Polskich, podczas którego gospodarzom miast nam i obserwatorom przedstawione zostały sprawozdania roczne oraz plany Związku na rok bieżący 2014. Powziętych zostało kilkanaście uchwał związanych z funkcjonowaniem Związku Miast, poparciem w różnych staraniach i w tymże spotkaniu, jak dwa razy w roku uczestniczyliśmy. 17 marca uczestniczyłem w uroczystościach wręczenia sztandaru dla gimnazjum nr 4, która odbyła się podczas dorocznego święta szkoły. Posiadanie sztandaru to naturalna kolej rzeczy po nadaniu kilka lat temu szkole imienia 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, licznie przybyli goście, m.in. przedstawiciel podkarpackiego kuratora, reprezentanci szkół, związków kombatanckich, rodzice, nauczyciele, uczniowie. Jako burmistrz miałem okazję i w imieniu swoim i Państwa Rady Miasta Sanoka złożyć gronu pedagogicznemu oraz uczniom serdeczne gratulacje w tym jakże ważnym dla szkoły dniu. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, regularnie organizujemy spotkania robocze dotyczące Światowego Zjazdu Sanoczan. Zbieramy kolejne oferty do programu, a także uzgadniamy część związaną z funkcjonowaniem Komisji Finansowej Zjazdu kierowanej przez panie Zofię Chybiło i Ewę Rogacz oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku jako partnera tego przedsięwzięcia. Program zjazdu cały czas jest modyfikowany. Jesteśmy przekonani, że Światowy Zjazd, czyli 3 dni Święta Sanoka i Ziemi Sanockiej, będzie to wydarzenie niepowtarzalne z wieloma atrakcjami, jak teatry uliczne, plenery malarskie, koncerty, pokazy, prezentacje dorobku sanockich artystów, którzy osiągnęli sukces w kraju i za granicą, a którzy to zaprezentują program w koncercie Sanoczanie dla Sanoczan. Artur Andrus ze swoim zespołem w piątek 20 czerwca da koncert, z którego dochód chce przeznaczyć na stypendia dla sanockich uczniów szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia wskazanych przez dyrekcję tejże szkoły.
Przed świętami wielkanocnymi zorganizujemy spotkanie całego komitetu i wszystkich zdeklarowanych do pomocy organizacji zjazdu. Jest to już ponad 100 osób. Zgłaszają się do nas następni chętni do współpracy. To dowód, że coraz lepiej rozumiana jest idea organizacji zjazdu. Jako chęć pokazania miasta, ludzi tu żyjących, tym, którzy przyjadą z kraju i z zagranicy. Podczas zjazdu premierę będzie miał również realizowany przez sanoczanina Grzegorza Gajewskiego film Sanok. Zjazd będzie rejestrowany i powstanie z tego materiał pozjazdowy, a telewizja Polonia, mająca patronat generalny nad imprezą, przeprowadzi relację z tego wydarzenia. Wysoka Rado, z wielkim żalem i niepokojem muszę Państwa poinformować, że grupa młodych ludzi zrzeszonych w organizacji, której nazwy nie wymienię, odnosi się do organizacji zjazdu bardzo krytycznie, podając bzdurne kontrargumenty, nie rozumiejąc idei organizacji tego typu spotkania. Jako organizatorzy Światowego Zjazdu nie jesteśmy przecież pierwsi, a miasta, które przed nami przeprowadziły takie zjazda, zorganizowały, zrobiły to dla żyjących mieszkańców, dla kultywowania pamięci, pokazania dorobku, jednym słowem dla zwiększenia potrzeby utożsamiania się z miejscem rodzinnym, z miejscem nauki i życia. Tym bardziej dziwi mnie fakt, że ci młodzi ludzie tak bezkrytycznie przyjmują wszystko, co nastawieni skrajnie negatywnie do mnie i do miasta, do Rady Miasta również, dorośli, zasiewają w ich głowach, głosząc nienawiść, wrogość i antypatię. To rzecz smutna, że na forach internetowych jest mowa o sanockim Majdanie, cytuję, który podczas zjazdu planują zorganizować. To przerażające, drodzy Państwo. To jest przerażające. To nie jest ich pomysł, to jest pomysł tych ich patronów. Zostawię to bez dalszego komentarza. Wysoka Rado, od pewnego czasu pojawiają się sygnały ze strony radnych odnośnie funkcjonowania sanockiej oświaty, szkół podstawowych i gimnazjów. W obecnej strukturze. Przyznam, że nie wiem, czemu służą tego typu głosy, gdyż przypominam sobie tutaj wielokrotnie płomienne wystąpienia niektórych radnych, którzy obecnie funkcjonującą strukturę uważali za optymalną, przekonywali, że nie należy jej zmieniać. Dzisiaj chciałbym, abyście Państwo poznali moje zdanie, ale nie tylko na kilka miesięcy przed wyborami, lecz zdanie, które zawsze reprezentowałem. Mianowicie uważam, że obecna sieć szkół jest zasadna dla demografii Sanoka, dla poszczególnych dzielnic, dla rodziców, a przede wszystkim wszystkich uczniów. Nie bez znaczenia jest fakt, że w naszych szkołach, choć liczba oddziałów spada, powinniśmy utrzymać wszystkie placówki i pomagać im jak tylko można. Wspierać dyrekcję, utrzymywać miejsca pracy dla nauczycieli, czy też w miarę potrzeb tworzyć nowe. Uważam, że dalece nierozsądne jest rozpoczynanie dyskusji właśnie teraz, na kilka miesięcy przed wyborami. Raz, że to nic nie zdecyduje, bo przecież procedura likwidacyjna trwa nawet 2 lata, drodzy Państwo. To jedynie wszystkie zainteresowane strony powinny dokładnie przeanalizować sytuację i wyciągnąć z tego wnioski. Nasza oświata jest bezpieczna. Choć zdaję sobie sprawę z tego, że brakuje pieniędzy na remonty. Poszczególni dyrektorzy, dbając o swoje placówki, myślą też o ich rozwoju. To jest rzecz naturalna i my też rozwój ten powinniśmy wspierać. A rozwój to i nowe oddziały, pomoce dydaktyczne, dobrze przygotowana kadra, dobra współpraca z rodzicami, z organem prowadzącym, a także, jak w przypadku gimnazjum numer 2 na przykład, potrzeba budowy sali gimnastycznej. Ten pogląd ja podzielam. Wysoka Rado, pragnę zachęcić Państwa i wszystkich mieszkańców Sanoka do oddania głosu na sanoczankę Annę Nowakowską w ogólnopolskim konkursie RAK To się leczy. Pani Ania jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia na rzecz walki z chorobami nowotworowymi Sanitas, działającego w naszym mieście. Od początku pomagamy pani Ani i wszystkim wolontariuszom zrzeszonym. Wraz z 4 innymi osobami została nominowana do tytułu Człowiek Niesiący Nadzieję. Chyba nikt z nas nie ma najmniejszej wątpliwości, że zasługuje na ten tytuł. W związku z powyższym zachęcam do oddania głosu na panią Anię. Można to zrobić jeszcze do 26 marca.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odsyłam do Państwa pamięci i bardzo dużych problemów, z którymi borykaliśmy się, przegrywając jako miasto. Kilka miesięcy temu doszło do likwidacji na skutek decyzji ewidentnie politycznej, co śmiem głośno mówić i mówiłem to wielokrotnie, likwidacji oddziału celnego w naszym mieście. Chcę Państwa poinformować, że znowu działania polityczne, bezsensowne, idiotyczne, nieprzemyślane, skrajnie negatywne skierowane do naszego miasta procedują w kierunku likwidacji w naszym mieście Straży Granicznej. Tylko od września zlikwidowano 50 miejsc pracy. Przekazano tereny wokół byłej jednostki. Teraz dzieli się nowe działki. Chciałem Państwa poinformować, że będę występował do wszelkich, jak w poprzednim przykładzie, instytucji, osób prawnych, fizycznych o to, żeby właśnie teraz, nie tylko ze względu na tradycję wojskowości w Sanoku, ale logikę i zasadność funkcjonowania tej organizacji, tej jednostki w Sanoku po prostu pozostawić. Mało tego, drodzy Państwo. Powiedziałem, że kilka tygodni zaczyna atmosfera w naszym mieście, pewnie i nie tylko, bardzo zaogniać się i pojawiają się różnego rodzaju sygnały, akcje zaniepokojonych sanoczan, nie nazwę inaczej, tylko właśnie sanoczan, grzecznie użyję tego słowa. I dzisiaj pojawia się, z tego co do mnie docierają słuchy, następny wniosek o to, aby zlikwidować w naszym mieście Straż Miejską. Proszę Państwa, przestrzegam przed takimi irracjonalnymi pomysłami. Przestrzegam przed tym, co burzy porządek, zakłóca bezpieczeństwo docelowo. Chcę Państwu powiedzieć, że sprawozdania policji, sprawozdania właśnie Straży Miejskiej i Straży Granicznej dają dowód tego, że te trzy instytucje dbają wspólnie o porządek w naszym mieście. Jeżeli wniosek taki faktycznie wpłynął, a z tego co wiem to tak, proszę Państwa, jest to choroba, widzę, która postępuje. Nie godzę się z tym. Jest to tylko i wyłącznie dalej dowód tego, że pieniactwo, że zbliżająca się atmosfera tego, co kończy się zawsze kadencją, czyli wybory, w ludzkich umysłach zasiewają niepokój i złe zachowania, niesprzyjające pracy, niesprzyjające funkcjonowaniu miasta. Wysoka Rado. Wbrew opinii forsowanej przez niektóre środowiska, sytuacja finansowa miasta jest stabilna. Podobnie jak inne samorządy, miasto Sanok weszło w roku bieżącym w okres przejściowy związany z zakończeniem projektów unijnych 2007-2013 i przygotowuje się do skorzystania z programów i źródeł finansowania planowanych inwestycji dostępnych w nowym okresie programowania. Ponadto trwają intensywne prace projektowe dotyczące inwestycji miasta na lata 2014-2015-2020. Mimo to w bieżącym roku w budżecie miasta jest zaplanowane i będzie realizowane wiele inwestycji. Rok poprzedni był trudnym okresem w związku z ogólnopolskim kryzysem odczuwalnym także przez inne przecież samorządy. Jednak i z tej trudnej sytuacji wyszliśmy bezsprzecznie obronną ręką. Bieżący rok zapowiada się lepiej, o czym świadczy chociażby poprawa sytuacji na rynku nieruchomości. Obrót nieruchomościami komunalnymi jest rzeczą naturalną w sferze gospodarki miejskiej. Miasto pomnaża swój majątek poprzez inwestycje, czerpiąc potrzebne na to dochody m.in. ze sprzedaży, z zamian, dając możliwość prywatnym inwestorom zagospodarowanie działek, terenów. Popatrzcie Państwo na Śródmieście tylko. Wskazać można kilka takich. To nie tylko poprawa estetyki, to wymierne efekty i architektoniczne, owszem, ale podatkowe. To też miejsca pracy. Miasto pomnaża swój majątek przez inwestycje, czerpią potrzebne na to dochody m.in. ze sprzedaży, z zamian. Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej, a więc jakiejkolwiek działalności wykraczającej poza jej kompetencje.
zapisane w ustawie o samorządzie gminnym, w gospodarce nieruchomościami, gospodarce finansowej samorządu. Jest ona niemożliwa z mocy prawa. Gospodarka majątkiem odbywa się w sposób przemyślany i planowy. Przykładowo, zamiana stadionu Wierchy, w którymś momencie będziemy do Państwa wnioskować, pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków dla klubu sanockiego Stal, który zresztą wniosek taki do nas popierający przedsięwzięcie napisał, który da etapowo nam szansę wybudowania nowego stadionu. O tym przecież mówiliśmy już wielokrotnie. Wracamy do pomysłu. Jeżeli faktycznie inwestor, wielki inwestor, który do nas dotarł, podpisze umowę i złoży do nas wniosek o zamianę, musimy to wykorzystać. Będzie o tym mówił dzisiaj pan skarbnik. Inwestycja 80 milionów netto, 350 miejsc pracy, hotel sieciowy, kino czterosalowe, zespół, który możemy Państwu udostępnić, zespół, nie wymienię tutaj dwóch nas sklepów dotyczących budownictwa. To wszystko w tej kubaturze. Mamy też obliczony już podatek z nieruchomości, który może wpływać od takiej kubatury i podatek z PIT-ów, który jest wyliczony na podstawie ilości potencjalnej osób tam zatrudnionych. To milion dodatkowe rok w rok. Naszą aspiracją jako władz Sanoka, moją aspiracją jest rozwój miasta, tak aby spełniał aspiracje mieszkańców dotyczące nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów, a swoją atrakcyjnością nie odbiegał od liczących się ośrodków. Dzisiaj obserwujemy, że wielu mieszkańców Sanoka na zakupy jeździ do innych ośrodków, głównie do Rzeszowa. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby towary dobrej jakości i w atrakcyjnej cenie mogli nabywać również w naszym mieście. Niebagatelnym jest fakt, iż powstanie takich obiektów spowoduje wzrost miejsc pracy, co potwierdzają wyliczenia firmy Colliers. I nie ma się co obruszać, że będzie to praca w sklepach, bo dla osób, które nie mają środków do życia, każda praca jest na wagę złota. Mamy jednak nadzieję, że powstanie nowych obiektów usługowych, handlowych spowoduje jeszcze większą dbałość pracodawców i pracowników, co w perspektywie przełoży się na poprawę warunków płacy i pracy. Jak podaje Colliers, drodzy Państwo, inwestycje typu komercyjnego pociągają w następnym okresie czasu od 3 do 5 lat inwestycje typu produkcyjnego. To jest następstwo wyliczalne, które funkcjonuje w całym świecie. My to też zauważyliśmy. Wzrost konkurencyjności w handlu będzie sprzyjał poprawie jakości i różnorodności asortymentu w istniejących placówkach handlowych, jak to miało miejsce w innych miastach, w których powstały już galerie, kompleksy, jako bezsprzecznie elementy miastotwórcze. Dodatkowo powstaną tak niezbędne miejsca parkingowe. Część tych miejsc będzie objęta strefą płatnego parkowania, ale wśród nich znajdą się także oznakowane miejsca przeznaczone dla niepełnosprawnych, których będą mogli korzystać bezpłatnie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że po powstaniu kompleksów nie ustrzeżemy się zagęszczenia ruchu w okresach wzmożonych zakupów, na przykład w okresach przedświątecznych, ale jest to naturalne zjawisko występujące we wszystkich miastach, z powodu którego nie przewiduje się przebudowanie istniejącego układu komunikacyjnego. Warto dodać, że planowane inwestycje drogowe zmierzają do odciążenia ruchu w centrum miasta, a nie kumulowania go tam. Chłonność komunikacyjna Śródmieścia w obszarach planowanych i realizowanych inwestycji ma bardzo duże rezerwy. Na forach internetowych, drodzy Państwo, pojawiają się ostatnio dziwne stwierdzenia dotyczące przynależności partyjnej władz spółek podlegających miastu czy ich rad nadzorczych. Pragnę wyjaśnić, że we władzach spółek pracują osoby przygotowane zawodowo, z wieloletnim stażem, budzące zaufanie mojej i moich współpracowników, czyli zgromadzenia wspólników, zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Osoby te muszą posiadać odpowiednie uprawnienia wydawane przez ministra skarbu oraz wieloletnie doświadczenie. Przynależność partyjna jest ich prywatną sprawą, a mnie kompletnie nie interesuje. Ostatnio modne stało się porównywanie Sanoka z innymi miastami, na przykład z Krosnem czy Rzeszowem, w kwestii cen taryf wodnych i ściekowych. Pragnę jeszcze raz podkreślić, iż nie można dokonywać porównania
wprost cen z jednego miasta z cenami z miast ościennych, nie znając specyfiki przedsiębiorstw, zakresu usług i ilości odbiorców. Takie porównania niczego nie wnoszą, a stwarzają jedynie mętlik u mieszkańców i tworzą dużą dozę przekłamań. Gdyby w Sanoku liczba odbiorców usług, a tym sprzedaż ilościowa była zbliżona do innych miast, to wówczas zarówno ceny wody i ścieków, jak i opłata abonamentowa byłyby podobne, na przykład jak w Krośnie, a nawet niższe. Najprościej jest porównywać się do tych, co mają lepiej, nie zadając sobie trudu, aby przeanalizować wszystkie okoliczności mające wpływ na taki, a nie inny stan rzeczy. W Polsce są miejscowości, w których ceny wody i ścieków są wyższe aniżeli w Sanoku i to znacznie. Tam dokonując porównań zapewne przedstawiają na przykład Sanok jako miasto, które ma niższe ceny. Są też miejscowości, w których ceny są w zasadzie podobne jak w Sanoku. Tam, gdzie są ceny niższe, to albo mamy do czynienia z większymi aglomeracjami, gdzie wielkość sprzedaży i ilość odbiorców jest nieporównywalnie wyższa niż w naszym mieście, lub też wartość inwestycji nie wynosiły więcej niż kilka milionów złotych. A jest i mnóstwo takich, gdzie w ogóle nie realizowano inwestycji lub ich realizacja prowadzona była przez gminy same. Ale w którymś momencie, co i minister środowiska podkreśla, co podkreślają już fundusze, będą płacić kary umowne, tych, których nie będziemy płacić my. Bo się skończyły okresy przejściowe, jak Państwo doskonale wiecie. W naszym przypadku największy, a w zasadzie jedyny wpływ na wzrost ceny miały koszty amortyzacji i podatku od nieruchomości związane ze środkami trwałymi wybudowanymi w ramach projektu oraz odsetki od obligacji przychodowych wyemitowanych w celu sfinansowania własnego wkładu. Pragnę podkreślić, że przedsiębiorstwo nie zawyżało kosztów taryfowych, a zostały one rzetelnie skalkulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wciąż te osoby powracają, te same osoby powracają do wyświechtanego tematu parkingu na starym lodowisku. Więc pragnę przypomnieć, że był to parking nie na 80, a na 60 miejsc. Po wybudowaniu areny Sanok pozostał teren, którym musiał nadal zarządzać MOSiR, a ten nie posiadał środków na dodatkową ochronę tego typu. Płyta lodowiska oraz budynki pozostałe po klubie hokejowym stały się nielegalnym miejscem noclegowym bezdomnych, burt i tak dalej, co jest zresztą do wglądu w protokołach i policji, i straży miejskiej. MOSiR próbował wydzierżawić płytę, na przykład pod parking dla KH Sanok oraz dla Stali, jednak kluby nie dały rady prowadzić tego rodzaju działalności. Od połowy 2007 roku płyta została wydzierżawiona prywatnej firmie z adnotacją, że umowa będzie obowiązywała do czasu ogłoszenia przetargu w zakresie zagospodarowania terenu, na którym znajdował się parking. Należy pamiętać, że w tym czasie toczyły się postępowania sądowe dotyczące kwestii własności pomiędzy Towarzystwem Gimnastycznym Sokół a gminą miasta Sanoka. Miasto zadecydowało, że parking będzie ogólnodostępny dla mieszkańców. Zaś od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17 MOSiR wydzierżawił ten teren podmiotowi, który na własny koszt dokonał zmian umożliwiających pobieranie opłat zgodnie z zarządzeniem 5/2006. Istotą było zagospodarowanie terenu na tyle, aby zabezpieczyć mienie, które tam się znajdowało. Miasto nie kierowało się zasadami komercyjnymi w sytuacjach zapewnienia wyższego celu publicznego. Takim była możliwość zorganizowania jak największej ilości miejsc parkingowych w okresie modernizacji Placu Świętego Michała oraz przyległych ulic. Łatwo jest również stawiać zarzut rzekomego zatrudniania emerytów przeze mnie, podległych w miastu jednostkach, nie wiedzą, jakie są tego podstawy. Otóż żadne przepisy dotyczące zasad zatrudniania pracowników samorządowych, oświatowych, instytucji kultury czy też innych jednoznacznie nie nakładają na pracodawców obowiązku zwalniania tej grupy pracowników wraz z uzyskaniem ich uprawnień emerytalnych. Nie ma w Urzędzie Miasta ani w naszych placówkach osób, które biorą świadczenie emerytalne i dodatkowo są zatrudnione. Jest to nieprawda. Są osoby, które uprawnienia uzyskały, ale mają dalej status pracownika.
Oznacza to, że jeżeli pracodawca uzna ich dalszą przydatność do realizacji określonych zadań, to ma prawo kontynuować zatrudnienie. Mitem jest bezrefleksyjne powtarzanie, że ci pracownicy zabierają miejsca pracy młodym ludziom. Nie na tym powinna polegać polityka państwa, którego rolą jest przeciwdziałanie bezrobociu, by przeciwstawiać się i skłócać różne grupy wiekowe czy zawodowe, ale na tym, by kierować wystarczające tam środki, gdzie zostaną one efektywnie wykorzystane. I tu ponoszę konsekwencje tych błędów właśnie państwa, błędów państwa, nie dbających o młodych ludzi, nie dających żadnych szans, jak na przykład to, co dzieje się na Słowacji, w Estonii, na Litwie, czyli takich uwarunkowań prawnych, gdzie młodzi ludzie, kończąc jakąś placówkę oświatową, czy uzyskując dyplom, jakikolwiek dyplom, ale status absolwenta, mają 2-letnie gwarancje stażu. A później, o czym mówiłem, nawet do 2,5 lat można wydłużyć ten okres, dzieląc koszty tego półrocznego dodatkowego zatrudnienia na pracodawcę i Skarb Państwa. O dużym znaczeniu dla systemu ekonomicznego każdego państwa i potencjale tych pracowników przekonały się już wysoko rozwinięte kraje, tworząc dla pracodawców zachęty do kontynuacji ich zatrudnienia. Moja polityka w tym zakresie polega nie na bezkrytycznym i niehumanitarnym odbieraniu ludziom prawa do pracy, lecz na tworzeniu nowych miejsc pracy dla młodych i dawaniu im szansy na przygotowania zawodowe, co rokrocznie czynię w ramach prawa przez organizowanie staży, prac subsydiowanych, otwartych naborów, robót publicznych i wszelkiej innej pomocy udzielanej im na miarę możliwości. Proszę Państwa, jesteście Państwo nieraz świadkami, ci, którzy odwiedzają, chcąc tutaj coś uzyskać, jakieś informacje, radni, którzy pracują, widzą, że często pomagamy ludziom, wszystkim, którzy tu przychodzą. Uruchamiamy z sekretarzem miasta w miarę możliwości jak największą ilość staży, największą ilość różnych możliwych form zatrudnienia dla młodych ludzi. Często Urząd Pracy nie daje nam takiej szansy, ale gdzieś pojawia się światełko w tunelu, bo tworzą się różne programy unijne, które taką możliwość stwarzają. Programy do 25 lat, do 25 lat, powyżej 25 lat, 50+ i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chcemy pomóc. Dalej powtarzam, co wielokrotnie już z tego miejsca mówiłem. Ilość pracowników w Urzędzie Miasta się nie zmienia od lat 12. Nie będę przytaczał żadnych instytucji w mieście i w regionie, gdzie ilości te wzrastają cyklicznie i zupełnie na innych zasadach. W podległych miastu jednostkach ilość pracowników z uprawnieniami emerytalnymi jest znikoma i nie ma żadnego negatywnego wpływu na rynek pracy. Przeciwnie, biorąc pod uwagę ich fachowość i odpowiedzialność, stanowią istotny składnik jakościowy kadry pracowniczej we wszystkich zakładach podlegających miastu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w poniedziałek o godzinie 20:30 nasza drużyna wywalczyła co najmniej drugie miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju. W tą sobotę będzie walka juniorów. Będziemy dalej walczyć o to, czy to z drużyną z Oświęcimia, czy to z drużyną z Tychów, o medal. Co będzie nam dane wywalczyć, zobaczymy. Proszę Państwa, klub funkcjonuje na dobrych zasadach. Miasto jest w spółce w tym klubie. Chciałbym, abyście Państwo wiedzieli, że wszystko, co Ciarko oraz PBS Bank Sanok robi na zasadzie funkcjonowania spółki, jest przejrzyste, klarowne i miasto też jest w tej spółce. Przerażającą jest treść interpelacji, którą Państwo dzisiaj usłyszycie. Mam nadzieję, że obecność tutaj dyrektora Delekty i wysłucha Pan Dyrektor tego, co będzie się tu dzisiaj działo przy odczytaniu tej interpelacji, że wspólnie z Panem Leszkiem Wojtasem, wspólnie z Panem Ryszardem Ziarko i z wszystkimi, którzy odpowiadają za
i sukcesy, i problemy sanockiego sportu hokejowego, że odniesiecie się do tych oskarżeń. Brakuje mi słów, proszę Państwa, ale treść Państwo usłyszycie. To straszne, co się zaczyna dziać. Dajcie sobie Państwo chwilę jeszcze. Dopiero marzec jest. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Przepraszam za przydługie wystąpienie, ale tych spraw się troszeczkę nazbierało i będziemy na bieżąco je rozwiązywać. tvpodkarpacie.pl Gulbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej, Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku.